My tymczasem żyjemy w konwoju. Trzy autobusy jadą. 10, 3 i 26. Coś chyba nie pykło z tymi rozkładami, albo po prostu tak się złożyło, że... Dzień dobry, witam 1 lipca, wszystkie dzieci zgromadzone na kanale, tych starszych też. Witam wszystkich, szanowne państwo, dzisiaj mamy pierwszy dzień miesiąca, pierwszy dzień lipca. No i co mogę powiedzieć, kolejny odcinek Dziennika Kierowcy, jeszcze dwa odcinki ukażą, nie, jeden odcinek, nie, czekajcie, dwa odcinki. Dzisiejszy i pojutrze. Dwa odcinki jeszcze ukażą się przed moim urlopem lipcowym, bo byłem w czerwcu, pod koniec maja i czerwca na urlopie, a teraz na początku czerwca, a teraz... Tak, teraz ja tutaj mówię, proszę o ciszę. A teraz z kolei tydzień urlopu w lipcu i to będzie koniec moich wakacji na ten rok. No ale zanim na urlop, to jeszcze dzisiaj do pracy, jutro jeszcze mam dzień wolny, pojutrze jeszcze jeden dzień do pracy i później na urlopik. Kurde, żebym wiedział, to bym jeszcze wziął wolne, jeden dzień więcej i miałbym wolne już od jutra. No ale wyszło jak wyszło, nie wiedziałem, jaki będzie grafik na lipiec, pisałem wniosek w ciemno, więc tak wyszło. W każdym razie mówię, co następuje. Za chwilę zmiana, dzisiaj linia 26, tak jak wczoraj chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Zmiana w stronę Klosina. Do zrobienia dzisiaj mamy 7 godzin 40 minut, czyli trochę ponad 7 godzin. Kończymy 20:41 bodajże. Także tak to mniej więcej dzisiaj będzie wyglądać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pogoda się kiepszczy i to prawdopodobnie skiepszczy się na dobre... skiepszczy się na dobre po południu, takim późniejszym popołudniem, bo w tej chwili jest tak jak widać już pochmurno, ale jeszcze nie pada, ale jest bardzo ciepło, 27-28 stopni, a na popołudnie zapowiadają deszcze i burze, więc tak naprawdę popołudnie dopiero się zaczęło, bo mamy za 15 minut 13, także do wieczora jeszcze pewnie popada dzisiaj. No, także ciekawie dzień się zapowiada. Na dodatek dzisiaj poniedziałek. Zobaczymy, jak będzie wyglądał poniedziałek 1 lipca 2024. Chodźcie, zobaczymy. Idziemy zaraz na przystanek i będziemy jechać w kierunku Klosina. No to witam z miejsca dowodzenia. Ja i taka ciekawostka na dzień dobry. Właśnie ktoś zadzwonił do dyspozytora naszego. I złożył skargę w postaci takiej, że kierowca nagrywa kamerą. Nie wiem dokładnie, co konkretnie chciał i miał na myśli i co chciał osiągnąć. Bo o ile się orientuję, to chyba nagrywanie kamerą nie jest zabronione. Tym bardziej, że kamera nie jest ani trzymana w ręce. Zresztą w ręku nie można używać telefonu, tylko nie kamery. To po pierwsze, a po drugie nie ma takiego zakazu nagrywania kamerą w Polsce. Więc nie bardzo wiem, w czym problem. O, także taka ciekawostka na początek. No ja już jestem w Klosinie i tak zaczynam przeglądać rozkład, no i mamy nowy rozkład już, no bo przecież mamy 1 lipca, to i nowe rozkłady się zaczęły. Od 1 lipca. Tak? Bo tak miało być. No i dzisiaj akurat właśnie mamy nowy rozkład. No i nie ma już tak długiej przerwy. Chyba jakaś linia została zlikwidowana.
Znaczy nie linia, tylko rozkład jakiś, bo 10 minut postoju i będziemy lecieć na następne kółeczko. Na następne kółeczko, które będzie, nie wiem nawet czy trwało tyle samo czy nie, bo nie mam starego rozkładu, żeby porównać. W każdym razie w międzyczasie tutaj się rozkładam, kabelki wyciągam, bo trzeba telefon trochę podładować. Zobaczymy jak się będzie jeździć, no, czy nie będzie opóźnień, czy będzie normalnie można przejechać przez miasto i takie tam różne rzeczy. No wiecie jak to jest z tym, różnie może być, rozkład się zmienił, może być troszkę czas skrócony na przykład. Także różne rzeczy mogą być. W każdym razie pogoda się zepsuła, trochę się ochłodziło, ale żeby było ciekawiej, to deszcz pada tylko wybiórczo. Jak stałem na przystanku, deszcz padał, dojechałem do ulicy Wiosennej, deszcz przestał padać, potem znowu trochę popadało i teraz tutaj widzicie w Klosinie też jest sucho. Także zobaczymy jak to dzisiaj będzie wyglądać. Chwila postoju jeszcze i będziemy jechać dalej. I taka to właśnie durna pogoda. Dopiero co padało. Słońce wyszło właśnie. Ciekawe jak dalej będzie. Lecimy do miasta. Jesteśmy w centrum. Znowu jakieś chmury przyszły. Zaraz znowu będzie padać. Widzenia. Zaraz znowu może padać, ale tu wszędzie sucho, tak jakby w ogóle nie padało do tej pory. Ta chmura co wcześniej przeszła, to chyba tak wybiórczo tylko przez niektóre dzielnice. No, na razie rozkład na czas wszędzie, nie ma problemu, no, ale jeszcze godziny szczytu się nie zaczęły, zobaczymy jak to będzie w godzinach szczytu. Także na razie lecimy. No i dojechaliśmy do Zagumiennej. Powiem Wam, że jakoś tego czasu nawet dużo, bo jeszcze muszę trochę postać, żeby za wcześnie nie pojechać. Także za chwilę wyruszamy. 14.04 tu mam wyjazd, z tego co im pokazuję. Więc chwilę trzeba postać. 14.40 w Klaosinie. A co do przerw, to długie przerwy mamy dopiero o 17.23 i o 18.51. Dwie przerwy kanapkowe, jedna po drugiej i ostatnie kółko po nich. Wydaje mi się, że tak jakby jedno kółko ciachnęli, bo poprzednio, przed zmianą, to chyba były dwa kółka, znaczy dwie przerwy kanapkowe i jeszcze dwa kółka po nich. A teraz jest tylko jedno. Ale to tylko może mi się tak wydaje. Trzeba by porównać jakoś dokładniej, ale komu się chce. Sienkiewicza Białówny. No dzisiaj trochę ludzi jest, nie powiem. Czwóreczka fajnie stoi. Jak ją tu się ustawić na przykład? Podejrzewam, że zmiana była, ale z tej zmiany to teraz ciekawe ile czasu będziemy ruszać z przystanku. O, ruszamy. Tu niektórzy, patrzę, jeżdżą tak jakby w ogóle nie widzieli nikogo. Rowerem przez przejście, samochodem przez buspas. Ruch niewielki na razie, 14.13.
poniedziałek, pogoda taka śmieszna, bo jest 22 stopnie teraz tylko. Pogoda super taka, nie jest ani za zimno, ani za ciepło, tylko trochę słońca, nie? To co za specjalista tam? Zielone światło, ten wyprzedził i się zatrzymał przed zielonym. Zielone światło, a nie strzałka zielona. My jesteśmy na ulicy Waszyngtona. I co? Na razie jedziemy o czasie w miarę, 15.05. Zaraz zaczną się godziny szczytu. Zobaczymy, jak to będzie się jeździło o godzinach szczytu. Na razie nie jest źle. 15.24 na Zagumiennej. Jak będzie? Przekonamy się już za chwilę. Zobaczymy, jak na Skłodowskiej dzisiaj sytuacja. I polecimy dalej na Sienkiewicza. No, takie newralgiczne punkty. No i później jeszcze na Jurowieckiej. I na Zagumiennej. Tam też tworzą się zazwyczaj korki. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Mamy wakacje, mamy lipiec. O, ile ludzików tutaj. No i jak tu na Skłodowskiej? Pusto. Puściutko, tak jak to być powinno w wakacje. Jakby tak zielone się zapaliło, to było w ogóle fajnie, nie? Byśmy sobie pojechali dalej. Pada czy nie pada, ale cały czas pochmurno. I puściutko, zobaczcie, nic tylko jeździć. No, na Sienkiewicza już godziny szczytu się zaczęły. Zobaczcie, co się dzieje. Powolutku przedzieramy się do przodu. Trójka ma dobrze, bo pojedzie prosto, ja muszę kombinować i skręcać w lewo. Znaczy, w sensie zmieniać pas. No, ale nic. Jest to dla mnie nowego. Bo jest nauka jazdy, jest szansa, że może ktoś nas spuści. Podobne miejsce do poprzedniego, czyli na Sienkiewicza, to podobne miejsce to jest tutaj na Jurowieckiej. Też mamy buspas. Pana, który nie wie, co ma jechać, którędy ma jechać. Myślałem, że chce na mój pas wyjechać, się wystraszyłem. To by się dowiedział, ile to kosztuje taki wjazd. No i co? I jesteśmy na rądku. Patrzę, drogowcy już poczynili, jak to się mówi, szkic. Będą malować pasy. Już kreski porobione na asfalcie. Będą już wstępnie malować pewnie wszystko. I to wcale się nie zdziwię, jak na dniach. Teraz może dlatego nie malują, bo zapowiadają deszcze. A my jesteśmy już na tysiąclecia. I na razie cały czas o czasie. Jedziemy dalej. No cóż, tutaj się dzieje jakaś awaria.
czy po prostu będą tylko asfalt wylewać. Tutaj coś dziury robią. O, tu chyba było. Nie wiem zresztą. Myślałem, że to może wodociągi, ale to chyba nie. Chyba tylko będą coś łatać. Myślałem, że może rura pękła albo coś. 15.25, ulica Radzyńska. I jedziemy w stronę Kleosina już. 16.02 w Kleosinie. Ciekawe, ile teraz przerwy będzie. O kurde, 6 minut. No to pozmieniali rozkładziki. Jesteśmy na ulicy Skłodowskiej i patrzę, że tu jakieś drogowcy znaki postawili. Ograniczenie prędkości do 30, zwężenie dróg i roboty drogowe. I prawdopodobnie będę tutaj ten odcinek remontować, bo tam są takie garby jakieś. Wiecie, takie hopki jakby się porobiły przed samym przejściem dla pieszych, więc prawdopodobnie będą tam coś działać w tym kierunku. A my chwilę postoimy, bo tego czasu nam się tu nazbierało. Sygnalizacja podpasowały kolory i teraz trzeba trochę czasu wytracić. Ulica Wiejska. Powiem Wam, że czasu to jest wystarczająco, ale ruch jest tak mały, że nawet w sobotę czasami więcej jest samochodów. Tędy jeździ po Kaczorowskiego i tutaj Wiejskiej, Wiosennej. Także czasu jest dużo, ale ruch niewielki. Jedziemy do Klausina, ale w Klausinie znowu tylko 6 minut przerwy i będziemy jechać na kolejne kółko. I po tym kółeczku, które teraz będziemy robić, będziemy mieli przerwę na kanapkę o 17.23 w Klausinie na Kraszewskiego. Dojeżdżamy do Klekocina i właśnie tak sobie pomyślałem, ciekawe jak w stosunku do nowego rozkładu jazdy linii 26 będzie wyglądać rozkład jazdy pociągów. No i proszę, zobaczcie, jaki korek się zrobił. Tu na rondzie, tam na wlocie z obwodówki. No i co? I szachmat, wszystko zakorkowane. Teraz można tylko sobie jasno zobrazować, ile ludzi tędy jeździ na skróty w stronę Kleosina. Nie bardzo wiem, czemu my stoimy, bo jeżeli szlabany się otworzyły, to trzeba jechać. Tym bardziej, że tutaj na rondzie jest pierwszeństwo, więc nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Ruszyła maszyna, chyba że dopiero co pojechał pociąg, skoro wszyscy stoją. Zobaczcie, co się dzieje. O, jeszcze niektórzy do sklepu. Skręcaj, zanim ktoś będzie jechał z naprzeciwka. A my lecimy na Kleosin. Czyli tak, jeden już przejazd zamknięty mamy za sobą. Ciekawe jak dalej. Przed nami jeszcze trzy kółeczka, więc zobaczymy. Lecimy na końcówkę i będziemy zaraz jechać z powrotem. 16.21, jedziemy na kolejne kółko. Tak cały czas się zastanawiam, kto ma takie nudne życie, żeby skarżyć, właściwie nie tyle skarżyć, co składać nawet skargę. No to w sumie na jedno wychodzi. Dochodzę do wniosku, że albo to jest ktoś, komu to przeszkadza i widział, jak nagrywam, albo to jest ktoś, kto oglądał filmy i ten ktoś jest wśród Was. Także gratuluję pomysłu.
No i cóż, mam nadzieję, że satysfakcja wielka z tego powodu cię spotkała. My lecimy dalej, zrobiło się jakoś duszno, ale 21 stopni tylko niby na podwórku. Więc nie wiem w sumie, czy tylko mi tak duszno, czy po prostu... czy tak faktycznie duszno się zrobiło. Mało tego, nawet zaczęli chodzić ludzie w kurtkach. Kurde. Tylko dla mnie tak gorąco. Może to nerwy. Nie mam pojęcia. Tak czy siak. Jadę dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 16:45 dochodzi, a tu zobaczcie, kurde, zamiast się pochmurzyć i padać, słońce zaczyna wychodzić i znowu się robi cieplej. Nie wiem, o co tu chodzi z tą pogodą, ale idzie to w innym kierunku niż straszyli nas od samego rana dzisiaj, że takie będą tutaj straszne burze z gradem i deszczem. 20 litrów wody nawet może spaść. Spadło na metr kwadratowy oczywiście. W każdym razie jak na razie nic tu się nie sprawdza. Wracamy do Klausina i będziemy mieli pierwszą dzisiaj przerwę na kanapkę. My tymczasem grzejemy w konwoju. Trzy autobusy jadą. 10, 3 i 26. Coś chyba nie pykło z tymi rozkładami, albo po prostu tak się złożyło, że wszystkie się zjechały, bo na przykład ja jestem o czasie. Nie wiem, może trójka jest spóźniona albo za wcześnie. Nie wiem. No w każdym razie trzy autobusy jadą jeden za drugim. Nawet nie ma jak się na przystankach zatrzymywać, bo trzy autobusy się nie mieszczą. Ale na szczęście nie ma dużego ruchu. Nie ma powiedzenia. Więc większego problemu. Jedziemy zatem dalej na końcóweczkę, na pierwszą przerwę na kanapeczkę. Oho, ho, dzisiaj kurde wysyp pociągów. Rozkład wakacyjny, a tu wychodzi na to, że najwięcej pociągów trafimy na wakacje jak w ciągu roku. Tym razem bezpośrednio stoimy przed szlabanem i sobie patrzymy, co to i skąd to będzie jechać. Jak obstawiacie, z którego kierunku będzie jechać, z prawej czy z lewej? Ja na razie nic nie obstawiam, bo w sumie nie wiem nawet, w którą stronę jechał ostatnio pociąg. Sądząc po tym, że pusty peron, to liczę na to, że będzie jechać z lewej. Ponieważ jakby jechał z prawej, to by już ktoś tam czekał, nie? Chociaż ostatnio też z tamtej strony staliśmy i czekaliśmy na przejazd pociągu, to było odwrotnie, ale tym razem ja miałem rację i pociąg nadjeżdża właśnie od strony Bielska Podlaskiego. Zaraz powinno się otworzyć szlabany, bo jak pociąg jedzie w tą stronę, to pociąg zatrzymuje się na stacji, a w tym czasie szlabany się otwierają. Dokładnie. I przy okazji liczymy mandaty. Rowerzystka już dostała mandat, piesi też dostali mandat. Samochody chyba stały dzisiaj wyjątkowo. Także lecimy na końcówkę. 17:21, 17:38 mamy odjazd, także trochę tej przerwy mamy. Tym bardziej, że jesteśmy jeszcze opóźnieni, bo pokazuje mi tutaj, że mamy 1,5 minuty w plecy. Nie ma to jak rozmowa z ciocią Krysią na głośno mówiącym w autobusie. Wszyscy mogą posłuchać, o czym sobie panie rozmawiają.
Jak myślicie, że rozmowa z ciocią Krysią była krótka, to się mylicie, bo ta rozmowa wciąż trwa. Ja już dojechałem do Płockiego, tu dalej na głośnym mówiącym mamy ciocię Krysię, tylko nie wiem skąd. I wszyscy mogą sobie posłuchać jakże przesympatycznej rozmowy. A co? Tymczasem się wypogadza na wieczór, zamiast zepsuć pogoda. Wszystko odwrotnie niż było zapowiadane. A przed nami jeszcze jedno kółko zostało. Jeszcze jedno kółko. I proszę Was, 18.51 dojedziemy na końcówkę. 19.14 wyjedziemy na ostatnie kółeczko dzisiaj. No, słuchajcie, przyjechałem po raz ostatni na przerwę, tak naprawdę, bo już nie liczę tego razu, kiedy przyjadę tutaj, jak będziemy zjeżdżać. I mam 22 minuty przerwy. No tak na zakończenie całkiem nieźle, co? Chociaż, wiecie, o tej porze to ja już bym wolał szybko raz odbyć przerwę i pojechać. A mnie ciekawi, ile autobusów jeździ. Ale chyba 3 jeszcze w tej chwili jeżdżą. Ale coś mi się wydaje, że jak ja zjadę o 20, to już zostaną tylko 2. Wszystko by na to wskazywało. Tym bardziej, że mamy wakacyjne rozkłady, jakby nie patrzeć. No dobra, to co, nic nie pozostaje mi innego, jak tylko korzystać z przerwy. A my spotkamy się gdzieś dalej, ewentualnie na podsumowaniu, bo dzisiaj tyle się dzieje na mieście, że po prostu próbuję na siłę coś wymyślać. Uwierzcie mi. I jeśli chodzi o przejazd autobusem i nie tylko autobusem, ale w ogóle przejazd po mieście, to tak naprawdę pusto. W porównaniu z tym, co się dzieje w ciągu roku szkolnego, to jest normalnie najzwyczajniej w świecie pusto. Ulica Waszyngtona i powiem Wam, że w te wakacyjne, nie wiem jak to będzie dalej, ale po dzisiejszym dniu na 26 stwierdzam, że w wakacje to śmiało mogłyby krótkie jeździć na 26. Bo nawet w godzinach szczytu dzisiaj nie było aż tyle ludzi, żeby zapełnić autobus. Wczoraj za to na dwójce było sporo tej krótkiej, ale też nie było aż tyle, żeby przegubem śmigać. W każdym razie całkiem przyjemnie się teraz jeździ na 26 bez problemów. Jeśli chodzi o przejazd, nawet jeśli na początku trochę się wydaje, że tego czasu jest za mało, to w drodze powrotnej tego czasu jest tyle, że można nadrobić i nawet i to jeszcze zostaje. Także w sumie, suma sumarum wychodzi, że zajeżdżacie na pętlę o czasie, nie jesteście spóźnieni. 19.32, 19.50 na Zagumiennej. I będziemy wracać do Klosina. Skąd będziemy już zjeżdżać? Będziemy zjeżdżać 20.42. Dokładnie. Tak jak mówiłem chyba. Nawet. I zostanie mi jeszcze jutro dzień. Jutro dzień wolny i pojutrze ostatni dzień przed urlopem do pracy. Trochę mi on komplikuje sprawę, bo myślałem, że ostatni to ostatni, ale myślałem, że może będzie jakiś krótki rozkład. Ale z drugiej strony, skoro jutro mam dzień wolny, to po dniu wolnym zawsze jest długi rozkład. Więc niestety, ale prawdopodobnie będzie to rozkład do północy, a ja nad ranem chcę już wyjechać, więc trochę mało snu będzie, no ale trudno. Jakoś sobie poradzimy. Bo w czwartek z rana trzeba będzie już wyjechać. Wyjechać to jedno, a jeszcze trzeba będzie się spakować, także chyba już jutro będę się pakować. Samochód przygotowywać do wyjazdu. Tak mi się wydaje. Ale póki co jesteśmy w drodze na Zagumienną. Centrum przesiadkowe wygląda jakby to była godzina, nie wiem, 21.
I to w niedzielę. Puściutko, perony puste. Autobusów nie ma, samochodów nie ma i pieszych. Pasażerów też nie widać. W sensie, bo piesi to jako tacy tutaj krążą. Ale na ławeczkach niedzielę tam pojedyncze osoby siedzą. A my stoimy na przystanku, na skrzyżowaniu z Jurowiecką. I zaraz będziemy na przystanku Jurowiecka-Sienkiewicza. Synoptycy zapowiadali na dzisiaj, na wieczór, deszcze i burze. A tymczasem pogoda zrobiła tak, jak widać. Na zachodzie słońce i całkiem przyjemna pogoda i przyjemna temperatura, bo jest 20 stopni, więc nie jest gorąco, nie jest zimno. Jest tak sam raz, można powiedzieć. 20:23. My dojeżdżamy do pętli i będziemy zaraz zjeżdżać. 26, jedna z dwóch, które zostają na linii, właśnie pojechały na trasę, a ja zaraz będę uciekał do zajezdni. 20:29 mam zjazd, a zjedziemy o 22:42, tak jak wspominałem. No i pora na podsumowanie dzisiejszego dnia. Co tu można powiedzieć w paru słowach? Powiem tak. Rozkład po zmianie, dzisiaj pierwszy dzień. I muszę powiedzieć, że na spokojnie można rozkładem pierwszym dzisiaj jeździć. Znaczy dzisiaj, no w ogóle teraz przynajmniej. A nie wiem, czy ten rozkład będzie na przykład wystarczający w innych dniach tygodnia. No dzisiaj akurat mamy poniedzielek, pierwszy dzień obowiązywania nowego rozkładu, więc całkiem przyjemnie się jeździło. Czasu jest wystarczająco, nie ma problemów z przejechaniem o czasie. Opóźnień praktycznie nie ma, tam te minutowe to wiecie, nawet nie liczę, czy minutę, czy półtorej, no chyba, że na pociąg się trafi. Ja dzisiaj trafiłem dwa razy, tak naprawdę, chociaż tak w zasadzie tylko raz, bo raz to akurat już zdążył pojechać, więc nawet nie stałem przed przejazdem, tylko po prostu skutkiem przejazdu pociągu był korek, który się sformował tutaj na rondzie, na Paderewskiego. Także całkiem spoko się dzisiaj jeździło, jeśli chodzi o linię 26. Mogłoby taka być zawsze spokojna, bez nerwów, bez żadnych korków, bez korków na Skłodowskiej, bez korków na Jurowieckiej. Chociaż takich było widać, nie brakowało tam samochodów dzisiaj. No, także tak to mniej więcej dzisiaj się prezentował dzień. Jutro kierowca ma wolne, tak jak mówiłem, a pojutrze ostatni raz w tym roku, tak? Ostatni raz przed urlopem kierowca będzie miał pracę, a co będę miał, to się jeszcze okaże. Prawdopodobnie będzie to linia 5, ale jeszcze dokładnie nie wiem. Najbardziej mnie wkurza fakt, że o, jaki fajny licznik. Same siódemki prawie. Czwórka na początku i same siódemki. Najbardziej prawdopodobne, że będzie to linia 5. A czy tak będzie? Nie wiem. Przekonamy się już pojutrze, a wkurza mnie fakt, że ja wyjeżdżam w czwartek, a pojutrze będzie środa. Więc jeżeli będę miał piątkę do późnych godzin, to mało spania mi zostanie, bo wyjeżdżam nad ranem w czwartek. No ale to nic, jakoś sobie poradzimy. W zeszłym roku miałem podobnie chyba nawet, jak się nie mylę. Tylko że chyba z tego wszystkiego wyjechaliśmy później niż zamierzaliśmy. Bo mieliśmy też jakoś tak wcześniej wyjechać, a wyjechaliśmy chyba już, słońce dawno wstało i było już normalny dzień, się zaczął. No ale to nie problem. Zdążymy. Nikt nam się nie spieszy, w końcu jestem na urlopie, człowiek.
po co ma się spieszyć. Także tyle na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na następne filmy, o ile będą się pokazywać, bo skoro komuś to przeszkadza, ktoś dzwoni i się skarży tutaj, nie wiadomo na co, takiego ja tutaj Bóg wie co robił. Tragedia normalnie. Przestępca, kierowca. Bo ma włączony rejestrator i sobie nagrywa coś tam. Trzymajcie się zatem szerokości, udanych wakacji, udanych wyjazdów, urlopów i przede wszystkim udanych powrotów. Do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję.